Dzień dobry, witam Was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, czas leci, lato powoli nam odchodzi. No i niestety pewnie coraz będzie mniej można będzie dłubać przy samochodach takie moc, jakieś większe wyzwania i tak dalej. Z tego co widzę, to tak akurat to jak kalendarzowe lato się kończy, to no to aura też tak zaczyna wszystko przypominać, a szkoda, bo no bo jak świeci słońce, jest fajna temperatura i ciepło, no to inaczej to się funkcjonuje. Chce coś się zrobić i tak dalej, także słuchajcie, ja dzisiaj chciałem poruszyć temat tak zwaną interpretację błędów w samochodzie. Co to jest interpretacja błędów? Powiem Wam, że generalnie wszystkie samochody dzisiaj to mają taki system OBD2 i ten system, powiem Wam, został wprowadzony już praktycznie około roku 2000, a to po to, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład diagnosta musiał mieć, powiem Wam, kilkanaście albo kilkadziesiąt różnych wtyczek, na przykład do BMW była inna wtyczka, do Toyota była inna wtyczka, do tam Peugeota na przykład była inna wtyczka, no i tak dalej, i tak dalej. Także zrobiono to w ten sposób, żeby jakieś dziury, żeby generalnie ten system zunifikować, bo powiem Wam, że takie różnice w tych złączach w samochodach no, powodowały to, że no, nie było to proste do obsługi. To trzeba było mieć i kupować mnóstwo tych różnych tam przejściówek i cudów, niewidów. Boże, jak ja nie lubię to jeździć koło tego mojego osiedla, te drogi to są, kurczę, jak gorsze niż na wsi czasami, powiem szczerze. Teraz na wsiach to powiem Wam, mają lepsze drogi niż czasami w centrum miasta, ale to trochę odszedłem od tematu. Także słuchajcie, złącze OBD2 to generalnie jest w każdym samochodzie, z tym, że w różnych markach, w różnych miejscach to złącze, ono jest umiejscowione. Także w Peugeocie jest chyba gdzieś tam pod kierownicą, w takich małych Volkswagenach są też pod kierownicą. No, myślę, że w internecie to na spokojnie można sobie tam zlokalizować, gdzie ewentualnie takie złącze macie i to można łatwo sobie tam jakoś namierzyć. No akurat w Oplu u mnie pokazywałem na filmie, gdzie to złącze jest. I to złącze ma taką konstrukcję, że praktycznie wtyczki nie obrócicie w drugim, nie zamienicie, czyli nie włożycie odwrotnie, bo ono jest ścięte. Także nie ma takiej możliwości, że się pomylicie i na przykład zapniecie sobie interfejs odwrotnie. Słuchajcie, no po co to OBD2 jest w ogóle? Dzisiaj jest tak, że praktycznie każdy silnik to już ma ileś tam czujników i wszystkie czujniki jakoś tam współpracują z komputerem głównym. I w momencie, jak podłączacie sobie interfejs tego OBD2, to ten interfejs łączy się Wam z jednostką sterującą komputera samochodu, a dalej komputer ma funkcję tak zwanej tej autodiagnozy i on
przekazuje informacje, na przykład, który z czujników tam przy silniku czy przy innych układach pracuje niewłaściwie. Także tak to działa w praktyce. I powiem Wam, że najlepsza diagnoza jest generalnie za pomocą interfejsu, czyli tego skanera diagnostycznego. Najlepsza diagnoza jest za pomocą interfejsu takiego dedykowanego, czyli na przykład Opel ma Opcoma, Volkswagen ma Waga. Ja tam nie pamiętam dokładnie tych nazw innych producentów, jakie tam mają te interfejsy, ale generalnie te oryginalne interfejsy dzisiaj to one kosztują, powiem Wam, po kilka tysięcy złotych. No i to w sumie nie ma się co dziwić, bo całe oprogramowanie i osprzęt do tego jest tak ustawione, żeby pełną diagnostykę na przykład samochodu wykonać, ale każdy kierowca może to zrobić we własnym zakresie i w tym momencie możecie na przykład posiłkować się takimi prostymi interfejsami typu na przykład najbardziej taki popularny to jest ten LM327, który podłączacie sobie do komputera za pomocą tam tego złącza USB, ściągacie program, taki program w internecie widziałem bodajże, to jest nie pamiętam dokładnie, ale tych programów jest dużo na 327 i możecie tam podstawowe jakieś tam sobie te parametry szczytać. Także taki interfejs prosty to praktycznie każdy może sobie zamówić z internetu i coś tam próbować sobie podejrzeć na swoim samochodzie. No dalej już są troszkę rozbudowane interfejsy, to są takie interfejsy z diagnoskopem, czyli macie interfejs i do tego jeszcze macie podgląd na przykład różnych tam wykresów, parametrów, no to już troszkę wyższa liga dla ludzi, którzy tam trochę bardziej są zaawansowani. I słuchajcie, co to jest w ogóle interpretacja błędów za pomocą takich interfejsów? I powiem Wam, że mamy takie podstawowe grupy. Grupy literowe, że chodzi o kody błędów. I tak. Liczba P, czyli błąd P, coś tam, coś tam, coś tam, to są takie bardzo ważne już błędy, z reguły najważniejsze. One się wiążą z naszym układem napędowym, czyli na przykład z układem silnika, czy ABS-em, czy tymi układami wpływającymi bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy. Dalej powiem Wam błędy z literą B. To są z reguły błędy, które są wsparciem dla układu nadwozia. Ja to później w innych odcinkach rozwinę, mniej więcej nie będę teraz się rozwodził. Słuchajcie, błędy C, na przykład C000, to macie błędy z układem jezdnym i to są często też ABS powoduje takie, z tego co pamiętam, C0000 coś tam. Jak się mylę, to mnie poprawcie, ale tak myślę. No i błędy typu U to są błędy komunikacyjne, bo dzisiaj praktycznie większość samochodów ma magistrale, powiem Wam, CAN lub innego typu FlexRay i generalnie te błędy, przepraszam,
te typu U coś tam, to są błędy związane z komunikacją, czyli jeżeli moduły na przykład nie współpracują ze sobą lub jest coś tam uszkodzone w okablowaniu, często bywa po wypadku, no to wyświetli Wam na przykład U coś tam, coś tam, coś tam. Ja Wam pokażę na przykładzie swojego Opelka te błędy, jak się podepnę w następnym odcinku z interfejsem typu Opcom. Także kody błędów to jest szeroki generalnie temat i o tym można by, powiem Wam, prawie pracę magisterską napisać, bo to jest bardzo rozbudowana sprawa, ale generalnie chciałem nadmienić Wam, że są takie podstawowe cztery grupy błędów i warto wiedzieć, jak macie na przykład błąd P, czy błąd C, czy błąd U, czy błąd B, no to już będzie można mniej więcej, no błąd P jak macie, no to są takie najważniejsze błędy, to trzeba zaraz reagować i praktycznie jak sami nie potraficie, to gdzieś tam do mechanika jechać, żeby Wam to zdiagnozował, co się dzieje. Są z reguły błędy związane z silnikiem i tak dalej. No i oczywiście jeszcze te błędy typu check engine, to są te błędy, tak, pomarańczowa taka kontrolka Wam się zapala na kokpicie, no to są też bardzo istotne historie, trzeba na to uważać, także jak Wam się zapala check engine, to trzeba to sprawdzić, co się dzieje, nie tam próbować kasować, cudować, owszem, kasować, ale znaleźć przyczynę, co jest powodem tego check engine. Często powodem check engine jest, słuchajcie, problem z cewkami zapłonowymi lub z modułem zapłonowym lub po prostu ze świecami też, jak są stare. Jeżeli na przykład przepuszczają jakieś tam zapłony albo no, ta iskra gdzieś jest niepełna lub następuje no, przebicie do masy. Zdarza się tak czasami na świecach też, jak już jest stara. Lub jest świeca, jak to się mówi, już wyeksploatowana i ona też już nie spełnia za swojego zadania, no to też może Wam się zapalić check engine. Przy układzie paliwowym też ten check może Wam się zapalić, jak macie problem z tryskiem, czy na przykład ze słabym ciśnieniem paliwa, to ten check też może się zapalić. Także no, to są takie podstawowe sprawy. Ja będę jeszcze rozwijał w odcinkach, zrobię jeszcze dzisiaj jeden odcinek na podstawie tych testerów, które mam u siebie w garażu i mniej więcej pokażę Wam, jak to wygląda. Także na razie ten odcinek będę kończył. Pamiętajcie, żeby dać łapkę do góry, zrobić subskrypcję mojego kanału i na razie się trzymajcie, hej.